Witam na pierwszym od dawna spotkaniu Pinga, chyba pierwszym w tym semestrze. Naszym dzisiejszym gościem jest Janek, przychodzą z Warszawy. I opowie nam trochę o praktykach bezpieczeństwa w Linuxie. I zachęcam do małych praw, bo przyjechałem. Dziękuję. Dobra. I do tego wstępu. Dziękuję. Oddaję głos. Dobra, dziękuję. To jeszcze dodam parę słów o sobie. Będzie tak na marginesie, połowa prezentacji to jest część poświęcona troszeczkę bardziej dla Was, jako domyślam się przyszłych bezpieczników, którzy będą pewnie dużo pracowali z różnymi serwerami, przede wszystkim z Linuxem i na takich bazowych praktykach oparłem połowę prezentacji. A druga połowa to będą praktyki często uznawane za dobre praktyki bezpieczeństwa w sferze konsumenckiej. I domyślam się, że jako przyszli bezpiecznicy też pewnie będziecie komunikować w przyszłości równe zachowania, które powinni wykazywać konkretne osoby, więc to też myślę, że Wam się przyda, a może czasami być też trochę śmieszne. Więc już było powiedziane, ja jestem Jan Iłowski. Trudno mi jest zdefiniować, co robię. Jestem studentem Akademii Leona Koźmińskiego Finansów i Rachunkowości, ale przede wszystkim poza finansami rozwijam też swoje doświadczenie w cyberbezpieczeństwie i informatyce. Programuję od kiedy mam jakoś 11 lat, programowałem gry przez parę lat, a potem, kiedy zainteresowałem się grami multiplayer, to interesowałem się tym, jak można je zhakować i jak pisać do nich antycheaty. I po paru latach skończyło się tak, że zajmuję się w zasadzie wyłącznie cyberbezpieczeństwem. Bezpieczeństwem w informatyce. Robię parę innych rzeczy, większość z nich znajduje się na janilowski.pl, gdzie serdecznie zapraszam. To będzie też wyświetlone na koniec, więc jakby nie trzeba teraz tego zapamiętywać. Dobra. Więc przechodząc do rzeczy, może zacznę od takiej króciutkiej historii. W połowie XIX wieku był sobie taki człowiek, który nazywał się Clark Stanley. Ten człowiek miał za sobą bardzo ciekawą historię, którą wszystkim opowiadał. Ponoć studiował praktyki medyczne plemienia Hopi, takich rdzennych Amerykanów, i poznał tam wielkie dobrocie oleju z wężowego, oleju z węży, który potem sprzedawał na bardzo wiele różnych dolegliwości i chorób jako cudowne lekarstwo. Między innymi tutaj, to jest prawdziwa ulotka reklamowa, między innymi olej wężowy był dobry na odmrożenia, blazę z zimna, siniaki, ból gardła, ukąszenia zwierząt, owadów i gadów. Daje natychmiastową ulgę, ale to nie wszystko, ponieważ olej wężowy jest dobry też na ból, kulawiznę, reumatyzm, neuralgię, rwę kulszową, kulawy kręgosłup, lumbago, zwężone struny, ból zęba, zwichnięcia, obrzęk itp. Czyli generalnie wszystko, co chyba możemy sobie wymyślić. Tak? Jeżeli cokolwiek Cię boli, to wszystkie rozwiązania znajdziesz w tajemniczym oleju wężowym od rdzennych Amerykanów. To jest, myślę, świetny przykład tego, co czasami dzieje się również w bezpieczeństwie. Generalnie, kiedy mamy do czynienia z czymś, czymś skrajnie skomplikowanym, zdrowie tutaj jest też świetnym przykładem, mamy jako ludzie psychologiczną tendencję do tego, żeby znajdywać jakieś magiczne rozwiązania czy ogólne zasady, które miałyby to zdrowie czy bezpieczeństwo poprawić, niezależnie od tego, jak ono funkcjonuje, podczas gdy w rzeczywistości nic nie jest takie proste i nie ma leku na wszystko, tak jak olej wężowy, za którego promowanie Clark Stanley otrzymał później karę, ponieważ realnie to w ogóle nie był olej z węży, po pierwsze, a po drugie wcale nie pomagał na wszystko, o czym on mówił. Więc zaczynając sobie tak od już strony informatycznej, tworzę w tym momencie aplikację webową z zespołem informatyków i wrócił do mnie temat, w którym dawno nie byłem. Czyli jak zabezpieczyć serwer Linux tak podstawowo? Na pewno domyślam się, że większość z Was już czyniła takie typowe wyszukiwania, żeby dowiedzieć się, co ja mogę zrobić, żeby jakiś zły haker nie włamał mi się na mój serwer. I po wpisaniu czegoś takiego w wyszukiwarkę przelecimy sobie przez kilka takich
kilka wyników tych, które na samej górze wyświetlają się wyszukiwarki, czyli są ponoć najlepsze, czyli są ponoć te najbardziej skuteczne. Od razu w ogóle w oczy rzuciła mi się druga pozycja, ponieważ artykuł na stronie rootbox.com o podstawowych zabezpieczeniach serwera Linux jest niezabezpieczonym połączeniem przez HTTP. Jeszcze raz może powtórzę. To jest artykuł, który ma mówić o podstawowych zabezpieczeniach serwera Linux i nie ma certyfikatu HTTPS. I to jest drugi najwyższy wynik, kiedy wpisze się to w wyszukiwarkę. Sprawdzałem to jeszcze wczoraj i nadal się tam utrzymuje. Ja napisałem do tej firmy tak w ogóle i okazuje się, że jakby maile są odrzucane, więc mam wrażenie, że nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, czy oni jeszcze istnieją, natomiast to jest nadal drugi wynik, jedna z najbardziej popularnych stron, na jakie się wchodzi, więc mam wrażenie, że to od razu odpada, ale znajduje się tam jeszcze parę bardzo ciekawych praktyk, które postanowiłem sobie zebrać i kilka z tych najczęściej przewijających się dzisiaj przedstawię i przeanalizuję. Więc w jaki sposób dostajemy się do serwera Linux? W jaki sposób nim zarządzamy? No najczęściej używamy po prostu do tego SSH, czyli wchodzimy SSH root, małpa, tam serwer, do którego chcemy się połączyć i z reguły trzeba wpisać hasło, i zarąbiście połączyliśmy się z serwerem. Tylko w większości tych artykułów pierwszą rzeczą, jaką poleca się zrobić, to hasła w tym przypadku wysyłane są w formie zwykłego tekstu, co jest dość niebezpiecznym rozwiązaniem. No poniekąd wysyłanie plain tekstu może być dosyć niebezpiecznym rozwiązaniem, faktycznie. Dlatego poleca się autoryzację za pomocą kluczy SSH. Więc możemy sobie przejść w takim razie do specyfikacji protokołu SSH i przeczytać sobie trochę więcej o uwierzytelnianiu hasłem. Jeżeli serwer został, w tym momencie to początek nie jest jakoś szczególnie istotny, jeżeli serwer został przejęty, w tym momencie możemy chyba przestać czytać, bo jeżeli serwer został przejęty, to jakby już chyba trochę za późno, tak, żeby cokolwiek ratować, ale spoko. Używanie hasła będzie niebezpieczne, ponieważ wyda nasze hasło atakującemu. Z tym, że jeżeli atakujący przejął już nasz serwer, ma już nad nim kontrolę, to nie wiem, po co będzie mu jeszcze nasze hasło. Nie wiem, co to jeszcze jakby otwiera, jakie możliwości, chyba że ktoś nie korzysta z menadżera haseł, o czym jeszcze powiemy. Natomiast głównym problemem tutaj nie jest to, że ktoś korzysta z uwierzytelniania hasłem przez SSH. Głównym problemem jest to, że nie wiem, nie korzysta z menadżera haseł albo że jego serwer już został przejęty w jakiś inny sposób. Więc nie wiem, w jaki sposób to jest niebezpieczne rozwiązanie. Natomiast okej, możemy też sobie przeczytać o tym, jak wygląda drugi sposób, czyli uwierzytelnianie kluczami SSH. Generalnie wygląda to tak, że generujemy sobie taki klucz, mamy klucz publiczny i klucz prywatny i wysyłając i tymi kluczami serwer również ma tam swoją parę po swojej stronie i porównując te dwa klucze, serwer jest w stanie odczytać, kim jesteśmy. To jest z reguły też znacznie prostsze, bo nie trzeba niczego wchodzić do menadżera haseł, kopiować tego. To jest po prostu znacznie wygodniejsze. Tak, żeby sobie porównać, jak szybko uda się złamać 32-znakowe hasło wygenerowane losowo przez mój menadżer haseł, wyliczyłem, że to zajmie około jakoś septyliard lat. W tym momencie, jak dobrze pamiętałem, Ziemia nie powinna już chyba istnieć i generalnie wszechświat będzie już na takim średnim stanie generalnie, ale jeżeli spotkamy się za ten septyliard lat i uda wam się złamać hasło, które wczoraj wygenerowałem, to jakby faktycznie zapraszam, możemy wtedy uznać, że nie miałem racji i uwierzytelnianie hasłem jest faktycznie niebezpiecznym rozwiązaniem, no bo udało się to hasło złamać. I teraz tak, możemy się spierać, czy uwierzytelnianie publicznym kluczem, czy uwierzytelnianie hasłem, które jest bezpieczniejsze, ponieważ w zasadzie złamanie tego
pierwszego typu uwierzytelniania jest na tyle trudne, że w zasadzie nie wiemy za bardzo, jak obliczyć, ile czasu by to zajęło. Więc tutaj pojawia się po prostu bardzo wiele niuansów i oba te sposoby uwierzytelniania zakładają różne rzeczy. Tak jak przy haśle, no, zakładamy, że serwer nie został przejęty. Tak jak przy kluczu publicznym zakładamy, że na przykład klucz prywatny nie został wykradziony. Więc możemy się spierać, które jest trochę bardziej bezpieczne. Możemy też powiedzieć, że na przykład wygodniejsza metoda sprawia, że prawdopodobnie będzie trochę mniej błędów, natomiast wniosek w zasadzie jest z tego jeden. Trzeba używać menadżera haseł, a głównym problemem nie jest to, że ktoś używa haseł, tylko że nie korzysta z menadżera haseł i swoje badziewiaste hasło zostanie złamane przez jakiegoś nastolatka, który postawił sobie bota i próbuje te hasła łamać. Kolejną bardzo częstą praktyką jest ustawienie sobie użytkownika, który nie jest rootem. Na początku pokazałem logowanie się jako administrator, czyli mając wszystkie uprawnienia, możemy zrobić sobie wtedy cokolwiek na tym serwerze. Natomiast jedną z pierwszych rzeczy, jaką się poleca, to stworzenie sobie użytkownika, który nie będzie administratorem, ale będzie mieć dostęp do sudo. Pewnie wiecie, jak działa sudo, ale i tak to opiszę. Dzięki sudo generalnie użytkownik, który nie jest administratorem, może sobie wpisać sudo przed daną komendą i wykonać ją, jakby tym administratorem był. Czyli na przykład, jeżeli wpiszę sobie apt-upgrade, żeby zaktualizować pakiety, to jeżeli wpiszę sudo przed nim, no to wykona się jako administrator i dopiero wtedy będzie mieć do tego uprawnienia. Z tym, że w jaki sposób, teraz zastanówmy się, czy ta praktyka realnie ma cokolwiek wspólnego z bezpieczeństwem. W sensie spotkamy tutaj wiele określeń, że to jest użytkownik root jest uznawany za niebezpiecznego. Z tym, że w jaki sposób tak naprawdę, skoro pracujemy ciągle nad serwerami jako administrator i siłą rzeczy dajemy innemu użytkownikowi uprawnienia, które pozwalają mu wykonywać komendy jako administrator, to jeżeli taki użytkownik zostanie przejęty, czy w jakiś sposób, nie wiem, jego konto zostanie przejęte, to nadal będzie mógł wykonywać komendy jako administrator. To nie ma w zasadzie żadnych implikacji bezpieczeństwa. Teraz ktoś może tak naprawdę powiedzieć, że żeby wykonać komendę jako używając sudo, trzeba podać hasło tego użytkownika. Natomiast można to obejść na bardzo wiele sposobów. Chociażby, nie wiem, najprościej można zrobić alias najzwyczajniej. I kiedy taki użytkownik jeszcze raz się zaloguje i wykona komendę, wpisując swoje hasło przy sudo, to wykona się jeszcze dodatkowa komenda złego atakującego i hakera. Więc tak jak generalnie to ma bardzo wiele sensu, żeby używać możliwie najmniejszego poziomu uprawnień, jaki jest konieczny i wiele dobrze napisanych programów, nie wiem, jeśli stawiacie sobie Apache, tak, to Apache nie będzie działać jako root, tylko stworzy sobie użytkownika www.data, który będzie trochę bardziej ograniczony, żeby wykonywać swoje specyficzne funkcje. To jest generalnie stosunkowo dobry pomysł, żeby wykorzystywać możliwie najniższy poziom uprawnień, jaki jest konieczny. Natomiast kiedy korzystamy z sudo, to korzystamy z najwyższego poziomu uprawnień, czyli roota, więc w zasadzie implikacji bezpieczeństwa tutaj nie ma. Natomiast to, co kluczowe, to, co chcę teraz podkreślić, to, że wygoda nie równa się bezpieczeństwo. Bo ja też korzystam z sudo i na serwerze, nad którym teraz pracujemy, nad web aplikacją, również korzystamy z sudo, ale to dlatego, że sudo na przykład daje możliwość szerszego logowania. Mogę wiedzieć, który użytkownik wykonał daną komendę. Mogę później wiedzieć, jeżeli ktoś coś spierdzielił, to wiem, kto to spierdzielił na przykład. Więc sudo jest generalnie znacznie wygodniejszym sposobem funkcjonowania, natomiast implikacji bezpieczeństwa, tak samo jak korzystanie z pary SSH, wydaje mi się, że to szczególnie nie ma. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć na początku. Część rzeczy, które tutaj mogę mówić, mogą być kontrowersyjne, dlatego generalnie ja bardzo bym chciał, żeby podyskutować na koniec na ich temat, jeżeli by się coś takiego udało. Ja na koniec zrobiłem taki spis wszystkich tematów, które dzisiaj poruszę, wszystkich kontrowersyjnych tematów, żeby dało się potem o nie pokłócić i może dojść do jakichś ciekawszych wniosków. Bo generalnie cały cel tego wszystkiego jest, żeby wskazać, że
nie ma takiego oleju wężowego, który by rozwiązał wszystkie problemy. Każda praktyka bezpieczeństwa ma jakieś swoje implikacje i z reguły, jeżeli ktoś nie wyjaśnia, czemu stosuje się daną praktykę i po prostu mówi, to jest niebezpieczne, albo po prostu wskazuje, że zrób te kroki i już będziesz bezpieczny, to nas rozleniwia i to sprawia, że nie szukamy już większych dziur, to sprawia, że generalnie mamy fałszywe poczucie bezpieczeństwa, kiedy ruchy, które wykonujemy, mogą mieć nic wspólnego z tymże bezpieczeństwem. Jedna rzecz, która wiem, że tu będzie kontrowersyjna, to zmiana portu SSH. Możemy tutaj przeczytać na jednej ze stron, która była pierwsza w wynikach wyszukiwania, że w ten sposób możemy znacznie podnieść bezpieczeństwo serwera. No więc sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. Generalnie, kiedy mamy ten komputer, to jest nasz serwer Linux, internet jest na samej górze, to jest ten globus. I powiedzmy, że na naszym serwerze są jakieś tam programy, jest SSH, jest Nginx, czyli web serwer, który może tam serwować jakąś stronę internetową. I te programy muszą sobie otworzyć porty, na których będą nasłuchiwać ruchu z sieci. Więc z reguły SSH działa pod portem 22, Nginx pod tam 80 i 443, i na tych portach będą sobie nasłuchiwać. Natomiast ta praktyka polega na tym, żeby zmienić port, na przykład SSH, na 2022 powiedzmy, albo cokolwiek innego większego, żeby ten port był generalnie niestandardowy, żeby trudniej dało się znaleźć taki program z sieci. Teraz jaka jest tego implikacja? Generalnie cel tego wszystkiego jest, żeby uniknąć automatycznych skanów, czyli jeżeli trudniej jest znaleźć takiego SSH-a, który nadal jest na tym serwerze, nadal na nim operuje, natomiast jest po prostu troszeczkę w innym miejscu, to liczymy na to, że automatyczne skanery, które na przykład próbują złamać hasło albo jakiekolwiek inne ataki, po prostu nie będą, albo nie będą miały miejsca, albo w jakimś zmniejszonym wolumenie. Natomiast jaki tutaj jakby może być problem? Co jest tak naprawdę głównym, jakby co jest tak naprawdę sednem problemu, który tutaj próbujemy rozwiązać? Bo jeżeli podejrzewamy, że w SSH-u może być jakiś problem, może być jakaś podatność, którą ktoś może chcieć wykorzystać, no to co tam w zasadzie może być? Tam może być, nie wiem, co może być tam 0-day, może tam jakieś tragiczne błędy w konfiguracji, może mamy po prostu jakieś badziewiaste hasło, żeby ktoś je złamał. No dobrze. No sprawdźmy, jak zmiana portu wpływa na te wszystkie trzy problemy. Jeżeli jest jakiś zero day w SSH-u, to myślę, że generalnie małe rybki nie będą jego celem. Jeżeli znajdzie się jakiś zero day w tak popularnym programie, to wątpię, żeby był szybko wykorzystywany. Jeżeli aktualizuje się oprogramowanie, to raczej myślę, że dopóki się nie operuje jakichś bardzo krytycznych usług, to nie musimy się szczególnie o to martwić. Więc powiedzmy, że to możemy sobie wykreślić. Co może być dalej? Tragiczne błędy w konfiguracji. Dobra, tylko że jeżeli mamy jakieś dramatyczne problemy z konfiguracją SSH-a, które pozwalają go wykorzystać, to problemem są tragiczne błędy w konfiguracji, a nie port, na którym operuje SSH. Jeżeli go bardziej ukryjemy, to siłą rzeczy jedyne, co możemy zrobić, to zwiększyć czas, jaki będzie potrzebny na jego wykrycie. Natomiast to jedynie zmniejsza czas do wykorzystania tej podatności, a nie zupełnie nie dotyka problemu, który leży w sednie tego wszystkiego. I ze słabymi hasłami tak samo. Jeżeli ustawimy sobie jakieś słabe hasło, to nadal zmienienie portu, na którym działa SSH, nie wpłynie na to, że to hasło będzie silniejsze. Problemem jest słabe hasło, więc powinniśmy dotrzeć do jądra tego problemu i w tymże jądrze go zniwelować. I generalnie w tym wypadku, jeżeli problemem są słabe hasła, to po prostu te słabe hasła zmieńmy. I czy wprowadźmy jakąś politykę, żeby użytkownicy nie mogli sobie ustawiać zbyt słabych haseł. Niektóre strony, które się wyświetlają na pierwszej stronie wyszukiwania, zauważają, że to nie jest szczególnie dobra praktyka. Jedna z nich pisze, jest to myślenie życzeniowe, ponieważ ten rodzaj profilaktycznej obrony zatrzymuje tylko i wyłącznie słabsze ataki ludzi, którzy sprawdzają domyślne porty. Zmiana domyślnego portu jest w stanie zmniejszyć nam ruch, a więc i obciążenie generowane przez tego typu próby na serwer. I spoko. Tylko że problem polega na tym, że mniejszy ruch to nie jest większe bezpieczeństwo.
To nie są kwestie, które są ze sobą ściśle powiązane. Efekt, jaki osiągniemy, to może spowolnienie złamania badziewiastego hasła przez jakiegoś nastolatka. Natomiast problemem jest to, żeby... No jak najbardziej możemy to spowalniać, ale lepiej po prostu używać menadżera haseł i używać silnych haseł i dotrzeć do sedna problemu, zamiast rozwiązywać go dookoła na wszelki wypadek. Inna praktyka... często polecana, to taka bazowa konfiguracja firewalla. Jeżeli Twój serwer nie posiada usługi www, ruch przychodzący na portach 80 i 443 nie będzie dla niego czymś oczekiwanym, więc można go wyciąć. No, brzmi stosunkowo sensownie. W miarę stawiania nowych usług będziemy otwierać nowe porty. Czyli jak to wygląda, wracając jeszcze do tego schematu. Mamy SSH-a i Nginx-a i stawiamy sobie jeszcze barierę ogniową, tak? Stawiamy sobie firewalla i na tym firewallu otwieramy porty usług, które mamy na naszym serwerze. Nie wiem, czy widzicie już problem w tej konfiguracji, ale generalnie, jeżeli ustawimy sobie bazową konfigurację firewalla, to oczywiście on zatrzyma jakieś połączenia na portach, które nie są oczekiwane, natomiast równie bardzo zatrzymany będzie ruch, jeżeli tego firewalla nie będzie i po prostu nie będzie żadnej usługi na porcie 420. Taka bazowa konfiguracja w zasadzie przed niczym szczególnym nas nie chroni, ale teraz to zależy, bo firewalle oczywiście nie są totalnie bezużyteczne. One powstały z jakiegoś powodu. Firewall chociażby, taki najprostszy przykład, jeżeli przypadkiem, ucząc się, zainstalujemy jakiś program, który sobie otworzy port bez naszej wiedzy, to firewall coś takiego zablokuje i wtedy połączenie po prostu nie będzie mogło dojść do żadnego skutku, tak? Nie będzie mógł się ten program połączyć i z tym programem nie będzie się dało połączyć. Natomiast inna jeszcze kwestia, którą możemy użyć firewalla. Jeżeli na przykład chcemy, żeby, nie wiem, konkretne IP serwera, powiedzmy, frontendowego komunikowało się z bazą danych i mamy te adresy ściśle określone, to jak najbardziej będzie miało sens korzystanie z firewalla. Natomiast kiedy mówimy o takiej ogólnej praktyce, tego, że ustawcie sobie firewalla i otwierajcie sobie tylko porty, z których korzystacie, to również nie ma szczególnych implikacji bezpieczeństwa, bo otwieracie dokładnie te same porty, z których już korzystacie. Więc w efekcie tak naprawdę poziom bezpieczeństwa nie powinien się zmienić w żadnym w ogóle. To jest wszystko z części stricte technicznej. Teraz bym chciał troszeczkę powiedzieć o tym, co robią konsumenci. Myślałem tutaj, żeby zrobić coś podobnego, czyli wyszukiwanie na zasadzie, jak zabezpieczyć swój komputer, czy jak być bezpiecznym w internecie. Natomiast zdałem sobie sprawę, że użytkownicy generalnie, ogół konsumentów, nie dowiaduje się w ten sposób o bezpieczeństwie, tylko dowiaduje się w ten sposób. Przeczyta sobie artykuł na Onecie o tym, że jego czajnik go szpieguje i w jakiś sposób daje się podglądać. Nie wiem, ciekawe w jaki, ale nie wiem, przeczytam może jakiś inny artykuł, może jakiś znajomy mu podeślę. Tak na marginesie, ten poprzedni to został podesłany przez paranoiczną znajomą. No, może nie będę określał dokładniej, ale generalnie była totalnie przerażona, że jest szpiegowana na każdym kroku. Czy tego typu artykuły właśnie. Paranoicy mieli rację. Zakryj kamerę w laptopie. Ostrzega szef FBI. Kto by tego nie zrobił? To jest w ogóle jedna z moich ulubionych spraw. Kojarzycie na pewno to zdjęcie. I nie to, co się na nim realnie dzieje, tylko fakt, że pan Mark Zuckerberg ponoć miał zakryte, znaczy nie ponoć, tylko miał zakrytą kamerę i port do mikrofonu, w sensie po prostu miał zakryty mikrofon i kamerę. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi, że tak naprawdę to na boku laptopa to wcale nie jest mikrofon, bo Apple nigdy nie wkładał mikrofonów na boku laptopa. To jest trochę dziwne miejsce. To jest tak naprawdę jack na słuchawki. Czemu on to zakleił? Nie mam pojęcia. Natomiast kluczowe jest to, że zakleił kamerę i to, mam wrażenie, chyba najbardziej rozruszało trend tworzenia sobie, w sensie naklejania sobie zaślepek na kamery. Zresztą niektóre laptopy chyba mają to w tym momencie wbudowane. Nawet jak tutaj jechałem, to człowiek, który siedział przede mną, też miał taką zaślepkę na kamerę, a pani w rzędzie obok miała taką bardzo cienką taśmę papierową na kamerze. Mam wrażenie, że ona w ogóle by ją przed niczym nie uchroniła, ale tak czy inaczej... No to, przepraszam, to chyba mogę wam uderzyć w sprzedaż za chwilę.
ale to za chwilę ten wątek rozwinę, ale użytkownicy Maca może mogą na pewno kojarzyć tenże widok. To jest w ogóle mój ulubiony przykład chyba teatru bezpieczeństwa. Ta dioda po lewej chyba, z tej perspektywy, ta zielona dioda ma się docelowo uruchamiać, kiedy kamera jest włączona. To ma być praktyka, żeby użytkownik wiedział, kiedy jest nagrywany. Z tym, że problem polega na tym, że ta dioda tak naprawdę w ogóle nie jest od tej kamery zależna. W sensie ona jest kontrolowana przez oprogramowanie, które siedzi sobie na komputerze, które jest oddzielne od oprogramowania, które kontroluje kamera. Tak intuicyjnie człowiek by pomyślał, że na przykład, dobra, zrobimy to w taki sposób, że kamera i dioda będą miały, kiedy kamera jest zasilana, to idzie prąd również do diody, więc kiedy kamera jest włączona, no to dioda fizycznie musi być włączona. Natomiast Apple z jakiegoś powodu robi to totalnie inaczej. W tym MacBooku, który stoi tutaj przede mną, również diody nadal są kontrolowane przez oprogramowanie i co sprytniejsi przestępcy są w stanie kontrolować tę diodę i ją włączać i wyłączać w losowych momentach, które im się podobają. Więc generalnie tej diodzie, myślę, totalnie nie można ufać. To jest przykład dosłownie teatru bezpieczeństwa, który nie ma nic z bezpieczeństwem wspólnego. Ale dla wszystkich, którzy zakrywają sobie te kamery w laptopie, ja mam bardzo istotne pytanie dla wszystkich, którzy mają te zaślepki. Czy zakrywacie też kamery w swoich telefonach? A przed nią też zakrywacie? Czy tylnią również? Wszyscy praktycznie noszą te urządzenia i mam wrażenie, że noszą je w znacznie bardziej prywatne miejsca niż swoje laptopy, które mają tylko jedną badziewiastą kamerę z reguły skierowaną na twarz, podczas gdy smartfon w zasadzie ma kamery skierowane w strony absolutnie wszystkie i po prostu nie ma szczególnie wygodnego sposobu, żeby je zakleić, więc nikt tego nie robi. Czemu ta praktyka ma dotyczyć tylko komputerów, a nie smartfonów? Nie mam pojęcia. Natomiast generalnie... Ja odpowiem. Dziękuję. Znaczy, ja na przykład korzystam z zaślepek, dlatego że jeżeli komunikuję się z kimś przez internet, to 99% robię to z komputera. A jak robię to z komputera, po prostu nie chcę, żeby miała miejsce taka sytuacja, na przykład siedzę sobie bez koszulki, włączę przez przypadek kamerę. To jest wyłącznie raczej dla takiego mojego komfortu, że muszę najpierw udostępnić kamerę, a tak, potem zdjąć zaślepkę. Tak. Aspekt stricte bezpieczeństwa, że boję się, że ktoś mnie szpieguje. Tak, dokładnie. To jest generalnie, ja się z tym zgadzam, to jest generalnie spoko sposób, żeby korzystać z tych zaślepek, natomiast jakby no też sam widzisz, to nie jest praktyka stricte security, to jest praktyka dla własnej wygody. Natomiast inna kwestia jest też taka, że tutaj znowu objawia się kwestia tego, że nie ma za bardzo takich przepisów blankietowych w bezpieczeństwie. Nie ma czegoś, co możemy zastosować do wszystkich, bo dla Marka Zuckerberga równie dobrze mogło mieć sens, żeby na przykład wymontować kamerę ze swojego mikrofonu, ale mogło mieć sens, żeby zakleić kamerę w swoim laptopie albo wymontować z niego mikrofon, znaczy fizycznie go po prostu z tego komputera wyjąć. Natomiast on jest po prostu skrajnie ważnym człowiekiem, który jest szefem jednej z największych firm na świecie. Dlatego szansa na to, że ktoś będzie jego specyficznie chciał podsłuchać albo jego specyficznie chciał szpiegować, jest po prostu na tyle wysoka, że w jego modelu bezpieczeństwa to faktycznie może mieć sens. Natomiast w modelu takiego zwykłego konsumenta generalnie możemy sobie pomyśleć chwilkę, jak nasz wielki haker, cyberprzestępca. Ten człowiek nie ma całego dnia na to, żeby się na was gapić i czekać, aż zrobicie coś kompromitującego, potem jeszcze napisać szantaż, może znaleźć waszych znajomych, żeby wysłać im te zdjęcia i w ogóle. Jakby on naprawdę ma dużo na głowie i on zawsze będzie sobie ważył z jednej strony, jaki ma zysk z tej całej operacji, a z drugiej strony, jakie ponosi... za szybko uciekł. Jakie ponosi koszty i jakie ponosi ryzyko tej całej operacji. No bo takie, co będzie was podglądał, musi obejrzeć mnóstwo tego materiału, zresztą pomijając fakt, że musi go przesyłać też do siebie w jakiś sposób i to musi być niezauważone przez was, ale spoko. Więc on będzie musiał przejrzeć ten cały materiał, wybrać jakieś kompromitujące fragmenty, liczyć na to, że one się w ogóle wydarzą, może potem znaleźć sposób, żeby je opublikować, napisać do was szantaż, najlepiej jakiś spersonalizowany i potem
określić jakby cenę, przyjąć tą, przyjąć od Was zapłatę i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że ten koszt czasu, jaki musiałby poświęcić w porównaniu do zysku z podglądania pojedynczej osoby, jest zupełnie niewspółmierny. Dlatego myślę, że taki wielki haker cyberprzestępca znacznie szybciej na przykład zaszyfruje Wam pliki, bo to zajmuje co, jedną komendę chyba? I to w zasadzie tyle. No, ustawi raz sobie takiego ransomware'a i on będzie się kręcił i on może się nawet sam rozprzestrzeniać. Nie trzeba przeglądać tyle materiału, nie trzeba bawić się z tymi wszystkimi kamerami, oglądaniem, wybieraniem i tak dalej. To jest znacznie prostsze, więc generalnie jaki jest powód, żeby cyberprzestępcy faktycznie szpiegowali ludzi przez kamerki? Praktycznie żaden. Generalnie to jest rzecz, która się dzieje przede wszystkim w filmach i ewentualnie, jeżeli mówimy o jakichś skrajnie ważnych ludziach czy kimś, kto komuś bardzo osobiście podpadł. Natomiast na pewno nie jest to tak proste, jak konsumenci przeczytają sobie w Onecie. Tak na marginesie w tamtym artykule była informacja o tym... Coś wybuchło? Oj, coś się tam dymi. Zarąbiście jest. Spoko. Możemy zaraz... Kolejna prezentacja będzie o praktykach bezpieczeństwa pożarowego, tak? Dobra, spoko. Spoko. W tym artykule na Onecie był fragment, który bardzo mi się podobał, o tym, jak ponoć zhakowanie komuś kamerki w Darknecie kosztuje całe 5 dolarów, czyli jakieś co 20 zł, tak? Jeżeli ktoś ma 20 zł to ja, i zhakuje moją kamerkę za takie pieniądze, to ja mu nawet te pieniądze oddam i jeszcze podziękuję. Będzie bardzo zabawnie. Jakby to jest otwarte wyzwanie. Polecam każdemu spróbować. Jakby mój komputer tutaj stoi, jakby teraz, znaczy teraz jest tutaj jeszcze kamera, natomiast jak ktoś mi pokaże z mojej, to nawet mogę mu oddać dwukrotnie więcej. Więc kolejna może praktyka, bardzo popularna, w sensie nie do końca praktyka, jakby taki strach zasiany przez różne publikacje, to strach przed publicznym Wi-Fi. Tutaj to jest całe po prostu puszka Pandory, jeżeli chodzi o publiczne Wi-Fi. Możemy na jego temat przeczytać i usłyszeć bardzo, bardzo dużo, wiele ciekawych rzeczy. Na przykład operator takiej sieci może gromadzić pełne logi na temat tego, na jakie strony wchodzą użytkownicy korzystający z udostępnionej sieci Wi-Fi. Dane przesyłane przez publiczne Wi-Fi nie są szyfrowane. No spoko, tak jak w tym czerwonym kwadracie, no to znaczy to nie jest kwadrat, ale no kształcie, to można się z tym realnie zgodzić. Tak trzeba doprecyzować sobie, co to znaczy, że te dane nie są szyfrowane. Szczególnie, że później pojawia się zdanie, że VPN zapewni szyfrowanie. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Ale ja w ogóle uwielbiam te kwestie o szyfrowaniu. Generalnie, szczególnie jak VPN-y się tym reklamują, że używają szyfrowania klasy wojskowej. Szyfrowanie klasy wojskowej w ich terminologii to jest dokładnie to samo szyfrowanie, z którego korzystają wszystkie strony z kółdeczką, czyli korzystające z HTTPS-a. I generalnie to według badań Google'a jest w tym momencie ze wszystkich stron, na które wchodzą użytkownicy Chroma, 99% czasu spędzają na stronach z HTTPS-em, więc w zasadzie dotyczy to jakiejś nikłej ilości stron, a poza tym ten wynik jest zaokrąglony, więc domyślam się, że tego jest trochę więcej. Inna kwestia jest też taka, że jeżeli korzystacie, no nie tylko przez przeglądarkę się łączy z internetem, ale aplikacje na Androidzie i na iPhonie mają już od lat wymóg, żeby korzystać z szyfrowanych kanałów komunikacji, więc generalnie to, co robimy korzystając z takiego VPN-a, żeby uchronić się przed tym panem cyberprzestępcą w środku, który jest strasznie zainteresowany przeczytaniem naszego, najpewniej naszego hasła, w ogóle wszystkiego, co przesyłamy w tej sieci. Jedyne, co może być w stanie zobaczyć, to domeny z tego, z czym się łączymy, czyli jeżeli łączymy się z YouTube'em, to może być w stanie przechwycić, że łączymy się z YouTube'em. Natomiast nie dowie się, kim jesteśmy, jaki film tam oglądamy, czy czegokolwiek więcej na ten temat. A w dzisiejszych czasach to też wcale nie musi być takie oczywiste, że dowie się w ogóle, na jaką stronę wchodzimy, ale to jest... nie komplikujmy już tego więcej. Co zrobi tutaj VPN? VPN postawi się między nami i resztą internetu i szyfrowanie będzie odbywać się tylko i wyłącznie na tym fragmencie między nami a VPN-em. Więc w zasadzie, jeżeli wchodzimy sobie na stronę z HTTPS-em, to będzie ona szyfrowana w zasadzie dwukrotnie
i potem odszyfrowywana po stronie VPN-a i ta komunikacja już jakby w jednej warstwie szyfrowania będzie leciała do strony i potem z powrotem. Natomiast do czego służy ta druga warstwa? Praktycznej użyteczności mam wrażenie szczególnie nie ma. Oczywiście jeżeli przeglądamy bardzo dużo stron HTTP z jakiegoś powodu i bardzo często się na nim logujemy, a może nasz bank korzysta z HTTP i nie pozwala się logować przez HTTPS-a, bo wszystkie banki tak działają w dzisiejszych czasach oczywiście, to faktycznie mamy się czego martwić i ten haker nam wykradnie absolutnie wszystkie dane i informacje. Natomiast dla całej reszty z nas, którzy korzystają z banków, które nie są na jakiejś wyspie na Pacyfiku, cholera wie gdzie, wystarczy, że kółdeczka jest w przeglądarce i to w zasadzie rozwiązuje nasze problemy z publicznymi sieciami Wi-Fi, mam wrażenie. Taki haker w zasadzie nie będzie miał za bardzo nic szczególnego na nas. Jeżeli tu jestem ciekawy, czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, co taki haker mógłby realnie nam zrobić. Natomiast mam wrażenie, że łączenie się z sieciami, publicznymi sieciami Wi-Fi jest na tyle zmitologizowane, że właśnie VPN-y zaczęły to wykorzystywać. Różne firmy sprzedają produkty, które mają nas uchronić przed tymi niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi i pojawiają się te hasła o tym, że nic nie jest tam szyfrowane, tylko że no w zasadzie jest, jeżeli komunikujemy się z zabezpieczonymi stronami. To jest chyba ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć, czyli hasła, jakie sobie ludzie ustawiają. Na pewno generalnie będziecie w którymś momencie wymagać od ludzi, żeby ustawili sobie silne hasło. I bardzo często generalnie w komunikowaniu bezpieczeństwa używa się takiej frazy, że no, użytkownik sobie ustawił password. Dramat, po prostu no, da się to jakby złamać w ciągu niewymierzalnego okresu czasu. Więc często się mówi, używaj silnych haseł. No dobrze, a co to jest silne hasło? No do twojego hasła, które teraz jest password, dodaj sobie może jakieś numerki. Okej, no to co zrobił użytkownik? Password 123, no bo najłatwiej zapamiętać. Okej, to jest trochę silniejsze, ale dodaj sobie jeszcze jakieś znaki specjalne. Co zrobił użytkownik? Doda wykrzyknik na końcu, co zrobi w połowie przypadków, mam wrażenie. No dobra, ale to hasło jest... Co mam? Tak, to jest jeszcze super. Albo w LeetSpeaku coś sobie napiszę, więc na przykład napiszę sobie P4 Sword. To jest zawsze super. Totalnie jakby cyberprzestępcy tego nie skumali, że można zamienić literę na cyfrę. To jest w ogóle jakby nie weszło im nigdy do głowy, więc tego się w ogóle nie używa oczywiście w atakach słownikowych. Nic takiego jakby oczywiście nie występuje. Natomiast jeżeli to hasło jest oczywiście jeszcze za krótkie, to powiemy, ok, ustaw jeszcze hasło, które będzie długie. To co zrobi użytkownik? I to tak się zdaje, to hasło, nie wiem, myślę, że w parę sekund udałoby się je złamać jakimś Jack the Ripperem czy czymkolwiek, dowolnym innym wybranym narzędziem do łamania haseł. Więc na to się zdaje w zasadzie mówienie używaj silnych haseł. Wydaje mi się, że mówienie czegoś takiego jest w zasadzie bezużyteczne dla bezpieczeństwa, bo tak jak samo zdanie ma sens, tak realnie trzeba zrozumieć, co to znaczy silne hasło. A szansa na to, że taki użytkownik sobie zapamięta i wbije to sobie do głowy, jest stosunkowo niska. Dlatego zaproponuję może coś lepszego. Wystarczy powiedzieć, używaj menadżera haseł. Jest to 10 razy prostsze. Użytkownik nawet nie musi wiedzieć, co to znaczy silne hasło. To hasło mu się automatycznie wygeneruje, zapisze, wypisze potem na stronie. Będzie wszystko znacznie wygodniej działać przede wszystkim i znacznie bezpieczniej. Nie trzeba mu nic tłumaczyć, nic zapamiętywać. Nie będzie trzeba w ogóle... jedyne, co musi zapamiętać, to hasło do swojego menadżera haseł. I to jest w zasadzie wszystko. Więc myślę, że znacznie lepsze... Tak, to prawda. Natomiast generalnie, znaczy oczywiście, to wtedy możesz powiedzieć, że zredukujemy... Zależy też, jakiego menadżera używa. Bo może też być tak, że na przykład, nie wiem, na Macu masz wbudowany menadżer i jeżeli ten menadżer jest chroniony na przykład odciskiem palca, to wtedy jest już generalnie znacznie lepiej. Albo jeżeli jest chroniony Face ID, to też jest, to chyba na iPhone'ach jest, ale chyba na Macach też już jest to od jakiegoś czasu. Więc taki wbudowany menadżer już będzie znacznie bardziej bezpieczny. Może być też menadżer w przeglądarce, on też jest totalnie spoko. Znaczy lepiej oczywiście ustawić sobie master password, na pewno da się na Firefoxie coś takiego ustawić, a najlepiej to w ogóle już używać jakiegoś menadżera typu KeePassXC, który się w ogóle nie łączy z internetem, tak? Więc wtedy faktycznie dobrze by było coś takiego albo wytłumaczyć, albo nawet pokazać jakieś stosunkowo silne hasło. Natomiast generalnie
to redukuje znacząco to wektory ataku, tak? To zawęża nam możliwości, które taka osoba może... zawęża nam ilość głupot, jaka ta osoba może popełnić po drodze, tak? Nie musi do końca rozumieć, co się tam dzieje pod spodem. Ważne, żeby korzystała z tego menadżera haseł, tego się trzymała i nic poza tym nie robiła. I jeżeli faktycznie używa menadżera z master passwordem, no to można jej powiedzieć, żeby, nie wiem, to hasło było długie i zawierało parę literek. Albo najlepiej, nie wiem, żeby to było coś, powiedzmy, osobistego, może jakieś tam, może, nie wiem, wstawmy tam jakieś coś w rodzaju, nie wiem, ulice i jakieś numerki z nią związane, czy coś w tym stylu. Albo coś, co tak ta osoba, tylko ta osoba by wiedziała, tak? Trochę na tej podstawie się robi te pytania, czasami są pytania bezpieczeństwa dodatkowe. No to można zrobić coś w tym, coś podobnego, jeżeli się chce wyjaśnić, czym jest silne hasło. To są najważniejsze chyba praktyki, które udało mi się zebrać. Ja jeszcze może podzielę się paroma moimi ulubionymi kwiatkami. Znaczy w sumie w zasadzie jest jeden, który znalazłem na stronie, która pozostanie anonimowa. Znalazłem taką praktykę bezpieczeństwa. Z dala omijaj fałszywe linki. Pod żadnym pozorem nie wchodź w fałszywe linki. Spoko. Są to linki, na których dostajemy naszego maila z ostrzeżeniem o oszustwie lub próbie logowania na nasze konto. Taki link rzekomo ma zadanie zabezpieczyć przed kradzieżą danych i włamaniami. Jednak zazwyczaj są to oszustwa. Klikając w ten odnośnik zostaniemy przekierowani na naszą stronę bankową. Wygląda zwyczajnie jak oryginał. Jednak jeżeli się tam zalogujemy, to prawdopodobnie jest to już prosta droga dla oszusta do przejęcia naszych oszczędności. Tak, to prawda, tylko mam wrażenie, że w tym prostokącie już zostało popełnione duże założenie, że jakby problem chyba nie jest w tym, że ludzie klikają w te linki, tylko z elementem, żeby wiedzieć, że to jest fałszywy link. Jakby kiedy już wiem, że to jest fałszywy link, to fajnie by było się na nim faktycznie nie logować do banku, tak? Kiedy wiem, że to jest fałszywy bank, to trochę głupio generalnie. To może to jest jakiś element selekcji naturalnej, jeżeli ktoś faktycznie coś takiego... Jeżeli ktoś faktycznie wie, że to jest fałszywy link, zaloguje się do banku, no to jakby ja już nie wiem, czy da się cokolwiek z takim człowiekiem zrobić więcej. No dobra, ostatnia kwestia. Jeżeli chodzi o komunikację stricte. Jeżeli będziecie się zajmować cyberbezpieczeństwem, to pewnie w którymś momencie no, musicie rozmawiać ze zwykłymi ludźmi i dbać o ich bezpieczeństwo, więc dobrze jest generalnie zebrać dla nich jakieś tam podstawowe, możliwie podstawowe, proste do zapamiętania zasady, które oni realnie będą w stanie wdrożyć. Bo wiecie, jak wpisuje się właśnie, szuka się praktyk bezpieczeństwa, to wyskakują rzeczy typu 20 zasad, które warto znać. Jakby te zasady są spoko, tylko jest ich 20. I są bardzo technicznym językiem napisane. Jakby jeżeli się między nami wymieniamy takimi praktykami, to spoko. Natomiast do użytkownika to absolutnie nigdy nie trafi. Jeżeli zapamięta jedną z tych zasad, to już będzie jakiś cud. Więc ja może zaproponuję coś, co można jakoś chwytliwie nazwać, czyli powiedzmy czwórkę dla bezpieczeństwa. Najbardziej ogólne zdania, które można powiedzieć praktycznie każdemu i podwyższą jego, znacząco podwyższą jego poziom bezpieczeństwa w internecie. Więc przede wszystkim numer pierwszy, regularnie aktualizuj wszystkie programy na wszystkich urządzeniach. Nie muszę wam tego chyba tłumaczyć. Jeżeli wyjdzie jakiś błąd, jeżeli okaże się, że jest jakaś podatność w programie, ona zostanie załatana, ale użytkownik nie zaktualizuje programu, to nadal ten program będzie podatny i cała robota tychże deweloperów i nas jako bezpieczników, żeby odnaleźć ten błąd, zraportować go i tak dalej, idzie po prostu na marne. Więc można sobie na przykład wyznaczyć jakiś dzień konkretny na aktualizację, nie wiem, aktualizacyjne piątki, cokolwiek takiego. Chodzi o to, żeby to weszło w jakiś nawyk, a już szczytem najlepszym jest oczywiście automatyczne aktualizacje. Wystarczy raz zaznaczyć i mieć spokój do końca świata. Tak jak wszyscy ludzie uwielbiają narzekać na to, że Windows się okropnie aktualizuje, to jednak brak możliwości wyłączenia automatycznych aktualizacji to jest pewien jakby, to jest geniusz po prostu, mam wrażenie, w designie tego systemu. Natomiast ja nie korzystam z Windowsa, więc może się to zmieniło, nie wiem. Kiedyś się nie dało zmienić na pewno. Druga rzecz. Używaj menadżera haseł. Nie silnych haseł, nie haseł, które są skomplikowane, zawierające literę, znak specjalny i będące powyżej 16 znaków, czy 8 znaków, czy ilu znaków, tylko hasło, które wygeneruje komputer, jest bezpieczne.
wszystko, co konsument musi wiedzieć. I nie musimy już jakby wyjaśniać mu nic więcej, on nie musi nic zapamiętywać. Jeżeli będzie pamiętał, że o, to wypluł mój komputer, to jest bezpieczne, spoko. To jest wszystko, co on musi wiedzieć. Trzecia rzecz. Jeśli możesz, jeśli masz czas, fajnie by było usunąć niepotrzebne konta i aplikacje. Niektórzy mają ich trybiliard na telefonie czy komputerze i część z nich może nie być aktualizowana, część z nich może nadal się łączyć, nie wiem, z internetem na przykład, część z nich może nadal mieć jakieś dane na ich temat, co nie jest tylko stricte bezpieczeństwo, ale też częściowo prywatność. Może być po prostu tak, a może być tak, że jakaś z tych aplikacji już padła ofiarą jakiegoś ataku i na przykład przez, nie wiem, strzelam, przez automatyczne aktualizacje jest dystrybuowana jakaś wersja ze złośliwym oprogramowaniem. Cokolwiek, jeżeli taki program siedzi sobie w tle i coś ciągle wykonuje, a z niego nie korzystamy, to generalnie dobrą praktyką jest jego odinstalowanie po prostu. Dobrą rzeczą, którą robi na przykład Android, jest to, że wspomina ci czasami, hej, masz zainstalowane aplikacje, których nie używasz od pół roku. To jest zarąbiste. Wtedy można jak najszybciej je wywalić po prostu i z nich już więcej nie korzystać. I ostatnia rzecz, korzystaj z wieloskładnikowego uwierzytelniania. Jakiekolwiek by nie było, czy to nie są kody na telefonie, klucze sprzętowe, czy to będą kody na telefon, na maila, na SMS-a, może trochę gorzej, natomiast generalnie już lepsze to niż nic. Jeżeli mają te cztery rzeczy, to już są lepsi niż 90% generalnie konsumentów w internecie. Więc myślę, że jeżeli by coś dystrybuować, to jest standard, który ja proponuję. Natomiast generalnie, no cóż, no też zapraszam do jego kontestowania i dyskutowania na ten temat. Więc tak, jakie są z tego wszystkiego wnioski? Bezpieczeństwo nigdy nie jest proste i oczywiste. I to nie jest generalnie pole, w którym będziemy mieli, w którym mamy właśnie jakieś ogólne zdania, które możemy w każdym wypadku zastosować i podwyższą nasz poziom bezpieczeństwa. Trzeba zawsze pomyśleć o tym, jaki jest mój model, jaki jest mój threat model, co jest realnie dla mnie zagrożeniem, w jaki sposób atakujący może wykorzystać moją, nie wiem, aplikację, mój setup, cokolwiek, co buduję, cokolwiek, co zabezpieczam. To jest z reguły coś, nad czym trzeba myśleć w kontekście samego siebie i w kontekście własnych produktów, o które się realnie dba, bo bardzo często takie praktyki, których ktoś nie wyjaśnia, mogą być po prostu niestosowne. Jeżeli ktoś czegoś nie wyjaśnia, to generalnie mam wrażenie, że najczęściej może po prostu nie wiedzieć, o czym mówi i zasłyszał coś u kogoś, że trzeba, nie wiem, wyłączyć użytkownika root i korzystać zawsze z sudo. Zasłyszał, że niebezpieczne jest korzystanie z haseł, więc będzie teraz korzystał z publicznych kluczy czy dowolnego innego sposobu. Jeżeli ktoś nie potrafi wyjaśnić jakiejś praktyki, to generalnie to jest fajny moment, żeby przycisnąć w to miejsce, bo z reguły to oznacza, jeżeli czegoś nie potrafimy wyjaśnić, że tam może się kryć jakaś podatność, którą możemy wykorzystać. Więc to jest generalnie wszystko. Bardzo dziękuję, że mnie teraz posłuchaliście i tego, co miałem do powiedzenia. Może niektóre fragmenty były kontrowersyjne, więc bardzo bym chciał usłyszeć to, co macie do powiedzenia. Rzeczy związane ze mną są na mojej stronie. Jak się wpisze moje imię w wyszukiwarkę, to też wszystko zawsze wyskoczy. I jeszcze raz bardzo dziękuję, że mnie posłuchaliście. Dobrze. No tutaj jest rozpiska kontrowersyjnych rzeczy, o których powiedziałem. Jeżeli ktoś chce mnie teraz zaorać, to jest wyśmienity moment. Ja się nie mogę doczekać. Bardzo proszę. To ja mam pytanie do tego wiki. No i to jest dobry temat. No, rzeczywiście, nie można dużo podejrzeć, ale bardzo na przykład na innym ludu. Może, no nie wiem, na przykład przekierowywać DNS-y i coś takiego, wyrzucić się na udawaną stronę banku. Tak, tylko jeżeli korzysta z HTTPS-a, to wtedy musiałby też podrobić certyfikat. Ale można też zrobić SSL strip, jak strona nie jest jakaś super skonfigurowana, to wtedy go przekieruje na stronę HTTP, po prostu wycina cegłę. Można też coś takiego spróbować, tylko wtedy przeglądarka go powinna ostrzec, że jest na stronie HTTP, co nie? Nie, jest nawet chyba w banku PKO, tak jest, nie wiem, ja tam do nich pisałem kiedyś, nie wiem, czy poprawili. Ale... Mają strony HTTP nadal? W sensie... Nie, na HTTPS, ale jak mówiłem running the middle z SSL strip, czyli z wycinaniem certyfikatów, to na HTTP się włączało, nie? I żadnych ostrzeżeń nic nie wyskakiwało? Ta przeglądarka nie ma kłódki, no ale to jak... No, to nie.
Ale to jest w ogóle możliwe, jeżeli na przykład wymuszasz po stronie serwera, żeby każdy ruch HTTP... To wtedy tak, ale no nie wszyscy to robią. Mało kto, bo jest takie coś jak HSTS, nie? Że tak. Strix, transport, coś tam, ale no to nie każdy to ma ustawione, nie? Tak, no generalnie jeżeli jesteś bankiem, to wstyd tego nie mieć ustawionego trochę, ale... Ale to prawda. Znaczy, generalnie jakby ta kłódka myślę, że jest genialnym zabiegiem, bo jeżeli ktoś zapamięta, że wiesz, tak... Nie, jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, zobaczy, że jej nie ma, no to tak. Tylko, a kiedy to robi? Kiedy to testowałeś? No to już parę lat temu też do szkoły. No, bo jakby generalnie dzisiaj przeglądarki praktycznie wszystkie, też mobilne, bo mobilne z tym miały problem. Przeglądarki bardziej ostrzegają. No właśnie, tak. Tak, dokładnie. Teraz jest, że jest niebezpieczna, czy coś takiego. Tak. Tylko, że jej nie było, to była taka szara, nie? Tak, dokładnie. Teraz generalnie też na wszędzie to jest, mam wrażenie, już chyba wprowadzone. Ja na telefonie, ja pamiętam, ja wiem, że nawet na telefonie już jak wchodzę na stronę HTTP, to mam ostrzeżenie, że strona jest niebezpieczna i trzeba wejść w zaawansowane i dopiero tam przejść. To nie ma, to są takie dodatki, które to robią. Znaczy to jest domyślny Firefox akurat, ale wiem, że... Nie, to może w ustawieniach też się włącza coś takiego, ale też nie wiem, no tu na przykład na uczelni przecież to nie widziałem, że w komputerach tak na co dzień ludzie to mieli włączone, ale różnie. Dobra, ale generalnie wydaje mi się, że wyszukiwarki, przeglądarki ostrzegają o tym coraz lepiej, ale tak, no generalnie jeżeli się uda, nie wiem, może ktoś ma też starą przeglądarkę po prostu, i powiedzmy nie zauważy przy logowaniu takiego przekierowania, no to faktycznie, to faktycznie jest jeden sposób, żeby takiego człowieka podejść. Znaczy, wiecie, generalnie jest dużo sposobów, żeby tutaj można próbować różne ciekawe rzeczy, jakby zobaczyć, czy spróbować podsłuchać, czy spróbować ten, jakby temat publicznego Wi-Fi jest strasznie szeroki, ja mu poświęciłem tylko kilka minut, ale ze wszystkich tych kwestii wydaje mi się, że generalnie najogólniej mogą te sieci być po prostu skrajnie demonizowane. Jakby to nie jest tak, że wiesz, wszystko co zrobisz w publicznym Wi-Fi będzie publicznie dostępne, co nie? I to w zasadzie głównie o to chodzi. Tak, właśnie jak Alex mówił, że te przekierowania właśnie na jakieś strony phishingowe, jak ktoś nie ma DNS przez HTTPS włączonych, no to... W sensie, no jeżeli... No tak, tak. Znaczy można takie, można symulować wtedy ten serwer, tylko... No musiałby ktoś... Że aplikacje na Androidzie potrzebują jak wydobyć networking. Czasami mają zapytania po prostu na IP. No to już w ogóle jest łatwe. A, no to faktycznie. Ale to konkretna aplikacja by musiała się... No to nie była jedna aplikacja, to może być... Ale chyba też... Może coś... Nie, nie, plain text tip IP. Naprawdę? Tak, zapytanie do. Tak? Kurczę, a takie aplikacje są w Play Store. Takie aplikacje są w Play Store generalnie dostępne? Właśnie, to co są w Google. Tak, tak. Albo. No to były zapytania z Google, to nie były BCP. To nie były. Niektóre może miały po HTTP, ale wydaje mi się, że. Znaczy. Albo jakiś Base 64. Ojku, znaczy generalnie, to jest w ogóle oddzielny temat, kiedy ludzie mylą szyfrowanie z kodowaniem, ale to mniejsza. A to tak, znaczy z tego co wiem, to Google i Apple mają politykę, że aplikacje generalnie powinny cały ten swój ruch szyfrować. Więc teoretycznie... To jednak teraz jak większość, to jednak używa HTTP. No właśnie. Albo co najmniej znaczna większość. Natomiast generalnie no, HTTPS rozwiązuje te problemy, natomiast jeżeli, no, jeżeli chcemy mieć możemy mieć paranoję na ten wycinek mały, który z niego jeszcze nie korzysta, tak? I z tego względu używać jakiegoś VPN-a. Natomiast nie wiem, czy implikacje bezpieczeństwa tutaj są jakieś bardzo szeroko idące. Na pewno jest coraz lepiej na tym polu. Bardzo proszę. Żadna z tych rzeczy nie jest oczywista, więc można mnie na wiele sposobów zaorać. Nie, znaczy ogólnie co do zasady, co tu powiedziałeś, to się zgadza. To można się, wiadomo, wygłaszać takie ogólniki, więc zawsze można jakoś podejść, znaleźć jakiś oczywiście przykład czy coś. Ale ja chciałem w innym temacie, a propos tych VPN-ów. Ja mam trochę, może to jest kontrowersyjna teza, że w praktyce VPN-y, jeżeli ktoś chce dbać o swoje, może nie o bezpieczeństwo, o swoją prywatność i używa VPN-a,
moim zdaniem obniża swoją prywatność. Zgadzam się. Dlatego, że... Tak. Znaczy dla mnie jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy mechanizm reklamy tego w internecie. Tak. Tak jak przedstawiałeś to tam wojskowe szyfrowanie, nie? Podniesienie prywatności, tak, i tak dalej. Ale na przykład ja się tak zastanawiam, no jeżeli ja mam ISP, który po prostu dostarcza mi internet do domu, umowa nie jest tam, nie? No to niech sobie przechowuje jakieś logi, nie? No co on może o mnie wiedzieć? A jeżeli rutuję ten ruch przez VPN, który opłacam z własnej karty, tak, no to ja myślę, że jeżeli ten VPN jest za dolara, albo on jest za darmo, no to on zarabia na tym, że handluje moimi danymi, więc... Wiesz, co jest najzabawniejsze, że większość popularnych aplikacji z VPN-ami ma zawarte w swoich tych aplikacjach na komputery, na telefony, ma zawarte, najprostszą rzecz zrobiłem, skanowałem, jakie biblioteki mają zawarte w sobie i znaczna większość z nich ma parę trackerów dosłownie wpisanych w siebie, więc to jest jeszcze zabawniejsze. Poza samymi implikacjami technicznymi, ja myślę, że w ogóle, że zostawiasz wtedy więcej danych generalnie, bo jakby zostawiasz, no właśnie, bo generalnie taki ogólny odcisk danych i metadanych, które zostawiasz po swoim ruchu, jest większy, kiedy korzystasz z takiego VPN-a, bo zostawiasz je na jeszcze jednym punkcie i ten punkt wie dosyć dużo o tobie generalnie. Znaczy nie wszystkie VPN-y wiedzą o tobie dużo, ale te popularne od razu cię proszą o podanie imię, nazwisko, adres, karta kredytowa, wszystko, tak? Więc... Ja to bym ufał chyba tylko takim, co właśnie za Bitcoin na przykład przyjmują, nie? Tak, tylko wtedy musisz wiedzieć, gdzie kupić anonimowego Bitcoina, zapłacić więcej za anonimowego. Czyli w takich automatach, co są tam. Tak. One... tak, to jest dobry sposób. One mają prowizję na każdą transakcję 20 zł, potem masz prowizję Bitcoina, potem masz prowizję za... To jest cena. Powiem to 2-5% coś takiego. Ale to będzie też? 5% drożej niż cena rynkowa. Ale doliczając jeszcze prowizję transakcyjną ich, bo tam była stała prowizja. Oprócz tej prowizji, no tak jak Bitcoin bierze, no... W sensie nie mówię o opłacie sieciowej, mówię o opłacie tej firmy. Oni doliczają jeszcze ci, w sensie przynajmniej Flying Atom, ja wiem, że operuje takimi... Żeby przetestować właśnie z ciekawości. No ja też. Wziąłem papierku i rzeczywiście dostałem tyle kasy tam. Chcesz się z gościem od finansów kłócić, stary? Może po prostu był taki okowa. Znaczy, inna rzecz jest też taka, że ponosisz wtedy ryzyko tam wahań tego kursu, a on jest cholernie ogromny, więc jakby mogą się wydarzyć takie sytuacje, że na przykład wiesz, idziesz do tego tam automatu, wpłacasz kasę, wracasz do domu, chcesz opłacić sobie VPN-a i już nie masz kasy. Nie, aż takie chyba wahań. Znaczy, nie masz aż tyle kasy, ile miałeś wcześniej, no musisz zawsze jakiś tam bufor mieć. No więc jakby ten bufor ci dokłada jeszcze klocek do kosztów, które musisz ponieść, więc w efekcie... Koszty, które ponosimy za prywatność. Tak, to ona jest wtedy w cenie. Ale pytanie teraz, czy nie łatwiej jest wynająć jakiegoś VPS-a i sobie to samodzielnie postawić? To też ta firma w sumie, która ma tego VPS-a. Też w sumie, może chyba, że zaszyfrujemy całkowicie ten ruch między... Można tak, albo można kupić anonimowe VPS-a, to też się da. Znaczy najlepiej to... Znaczy... Najlepiej to w ogóle za Monero, bo jakby bitcoiny nie mają... Bitcoiny są lepiej śledzone niż złotówki czy dolary. Jakby dosłownie więcej prywatności ci zapewnia... Znaczy ja uważam, że dla większości konsumentów więcej prywatności ci zapewni przelew bankowy niż przelew bitcoinem. Dopóki nie robisz tych właśnie praktyk, założysz sobie... Najpierw musisz sobie założyć w ogóle anonimowy portfel, dbać o to, żeby on się... No, tam przeciw praniu pieniędzy, coś tam. Tak, musisz go zsynchronizować, to w ogóle portfel poza jakąś, poza giełdą, musisz zsynchronizować sobie jakby cały blockchain, czyli tam dziesiątki czy setki gigabajtów, które musisz sobie trzymać. To znowu już trzeba mieć tam jakiś serwer, żeby ten blockchain ściągnąć. Tak, i musisz go też regularnie aktualizować, żeby wysyłać kolejne pieniądze albo przyjmować, znaczy przyjmować to możesz, ale wysyłać generalnie, więc tu jest dużo jakby fikołków, które trzeba wykonać, żeby to się realnie wydarzyło. Więc... A z Modelu nie ma takich
Monero generalnie anonimizuje te wszystkie transakcje, więc generalnie odkrycie tego, to jest jego, ich system jest skrajnie skomplikowany. Ja też nie do końca go w 100% rozumiem, bo jest naprawdę ogromny, ogromnie złożony. Ale generalnie idea wygląda tak, że oni mieszają te... do każdej transakcji oni jakby tworzą transakcje, które można powiedzieć, że są jakby fałszywe i nikt poza odbiorcą nie wie, która była ta prawdziwa. I efekt jest generalnie, ale tylko jedna może zostać jakby wyciągnięta. Czyli jak przesyłasz pieniądze, to się tworzą jakby takie, ja to bardzo teraz upraszczam, może to nawet wulgaryzuję w jakiś sposób, wirtualne jakby powiedzmy portfele, z których możesz wyciągnąć tylko te pieniądze i tylko osoba, do której to wysłałeś, może wyciągnąć z tego jakby prawdziwego. To mniej więcej coś takiego. Generalnie idea polega na tym, żeby to było w całości anonimowe. Tylko z tym się pojawia wiele innych problemów, ale to już jakby na poziomie, wiesz, stricte systemowym. Natomiast jeżeli chodzi o anonimowość, bo to już nie jest prywatność, to każda transakcja Monero generalnie jest praktycznie nie do prześledzenia, jeżeli nie zdeanonimizujesz się w jakiś sposób. To zarąbiście, to może przyjdą pomysły, jak mnie zaorać jeszcze później, już poza kamerą. Dobra, dzięki Wam jeszcze raz bardzo i no, chodźmy.